Witam wszystkich, tu Bunio, a to kolejny dzień w Minecraft. Gdzieś przybyłem do handlarza, u którego będę musiał parę rzeczy kupić. Takie są randomowe miejscówki. Tutaj akurat znalazłem takiego indyjskiego, bo nie wiem jak to przetłumaczyć bardziej, bo to nie Indian. Indiani. No i ma do sprzedaży tak Ryza. Wow. Ryza, jakieś turmeric. Nie wiem jak to przeczytać. Rauchikena, lapis lazuri, golda, diamond. I właśnie przybyłem po tego diamonda. Już mnie na nic nie stać. No i jak będę miał więcej diamentów, no to na pewno, to znaczy kasę, to na pewno wpadnę do niego. Aha, bym miał kasę, żeby wynająć. Dobra. I chyba nic takiego specjalnego nie robię, jak jest dzień. No. I pokażę trochę jak to wygląda. To jest po prostu takie randomowe miejsce. Tylko po prostu ten przyczółek z tym domkiem i to wszystko. Oni się nie rozbudowują w żaden sposób. Tylko po prostu będzie takie coś. Po drodze jak tu szedłem z, nie wiem z której mańki w tym momencie. Ale za chwilę to obczaję. Znalazłem też Azjatów. I to będzie. Za chwilę tam się przeteleportuję, można powiedzieć. Się przeniosę, ale już po cięciu. I pokażę wam, jak wyglądają właśnie ci Azjaci. No, jestem już z powrotem. No tak, wyglądają Japończycy, znaczy Azjaci. Nazywałem ich Japończykami, ten punkt, gdzie oni się znajdują. No, bardziej przypominają właśnie Japończyków. Dobra, oni zbierają właśnie, nie wiem jak to przeczytać, hacz, nie wiem, coś takiego. To jest jakaś słoma na dach, ale nie wiem jak ją zrobić jeszcze. Przyda mi się ta wiadomość. Na razie z nimi nie będę się tam bawił. No właśnie tu nie mam tego tchacza, więc dużo sobie. Dawaj, przyczepione porka. Co to dawaj? Nic nie dali. No i zawsze właśnie widzę ich domki na jakichś dziwnych górach. Dość dziwnie usytuowani. Co wy macie? Oni sadzą ryż. I chciałbym go trochę zdobyć. Bo od tamtego mogłem kupić, a zapomniałem. Po drodze wskoczyłem i trochę drobniaków zabrałem z domu. Akurat tak jakby po drodze mam z tamtego świata do śnieżnej krainy. Tutaj jest zwykłe zboże. I wydaje mi się, że Japończycy nie będą jeszcze siać ryżu. Tam chyba będzie ten rybak. Tak, rybak. Czyli mi się wydaje, że oni nie mają jeszcze gdzie sadzić ryżu. To moja pochodnia, czy ich? A, ich, dobra. Mieszę z tym. O, nie zabrałem arbuza. O, to od razu wam pokażę. Bo już zebrałem trochę tego pomidorów. Tak się zbiera pomidory, a tak nie wypada żadna nasion.
Ale jak się rozbije ten krzaczek, to wypada tomato seed. Dobra, trochę więcej arbuzka wezmę. Dobra, też go zasadzę sobie tam. Niestety, z tego co widzę, to jeszcze 1.0 nie jest tak ładnie zrobiony. I nie mam informacji, czy właśnie są te drzewa gumowe. One się bardzo mi przydadzą. Chciałem jeszcze jakieś fajne rzeczy porobić. Tam jest chyba lawa. Świeci. Szczura słyszę. Się boję. Mam ostatnią pochodnię. No, w ogóle tak to zapomniałem robić tych wavepontów, bo w tym modzie mogę robić takie ładne pointy. No, ale właśnie zapominam i zapisuję sobie lokalizację po prostu na kartce. Dobra, bo już się widzę, że oddaliłem za bardzo. Do czerwonego mam iść. Dobra, no to tak jak pokazałem, za dużo tutaj u Japończyków nie ma. Znalazłem jeszcze Chińczyków. Po prostu tak ich nazwałem, ale to są Azjaci. Więc dobra, nie będę szukał tych już Japończyków i już się widzimy przy Chińczykach. No, jestem już z powrotem. Właśnie dotarłem do Chińczyków. Aha, super, zaczęło się bugowanie. No, po tych od razu widać, że będą sadzić ryż w tych miejscach, tylko im nie urośnie nic, bo mam zamarznięte. Taki ptaszek. Dobra, 6 nasionek. Dobra, zobaczmy co oni mają. A, tutaj jeszcze coś mają. To jest chyba. Nie wiem, może to być ryż nawet. Chyba ryż. Właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak sadzić ryż, bo. Dobra. Nie znoszę tego dźwięku, jak się buguje. To trochę będę musiał wyłączyć później ten. Ale dobra, pokazałem wam już następną rasę. Jak widzicie, sami, nawet ci Azjaci, no nie, i Indianie się różnią od siebie tymi budynkami i tak dalej. To znaczy tymi kwaterami głównymi. I nie wiem, czy to właśnie jest później taki podział, że. Co tak czeka? Czy to jest jakieś później właśnie na kraje jakieś podział narody. Jeju, paskudne, dobra. Zobaczę tylko co oni jeszcze chcą. Pewnie też tego tchata. Nie udam panki, no dobra, już coś tam budują. Nie, ty nie. Dobra. To ona coś wyniesie ode mnie. Dobra, mogę wam rybę sprzedać. Nie za bardzo niepotrzebne. A, nie brałem ryżu, właśnie. Spięcie ryżu wezmę. Dobra, tylko tyle. Dobra, i. A, nie wiem, czy zrobiłem punkt. Chińczyki. Dobra, Chińczyki jeden. Może jeszcze ich znajdę. No. No, no to widzimy się już w śnieżnej krainie. Dobra, jestem z powrotem. Chciałem wam pokazać następnego handlarza, ale zaatakowały mnie
Ciekawe slajmy. Nie widziałem ich jeszcze. Coś tam widziałem w opisie, że są... Wow, one biją. Przed chwilą mnie nie biły. Nie wiem. O! Fajnie, coś wypada. Ale właśnie, jeśli chodzi o te slajmy, to ja czytałem, że... Coś muszę wywalić. Że można jedynie je otrzymać chyba podczas czarów, czy coś takiego. No, a jeśli chodzi o tego pana, to niestety powstał pewien bug. No i mu skasował domek. No niestety chyba u niego nic nie kupię. I nie wiem, czy on będzie coś zbierał później. Są mi nieprzydatni w ogóle. Dobra, to ja dalej będę podróżował w stronę domu. A, krystalizer to mam. Tylko jeszcze zobaczę, do czego to będzie służyć. Czyli narzędzie wielofunkcyjne. Infusion mold. Tumarin. O, właśnie o tym słyszałem coś. No nie, kondensat. No dobra, no to takie magiczne rzeczy z tego co wiem. Ja tego... Nie wiem, może po prostu można je znaleźć. O tym nie wiedziałem, ale gdzie w tym miejscu one się zrespiły. Dobra, nie będę tego już rozkminiał. Idę dalej i widzimy się za chwilę. No i znowu ja. Au. Znalazłem następny naród, cywilizację. Nie wiem, z tego co ja ich nazywałem, to Aztekami. Widzę, że często będą się pojawiać. Bo nie wiem, chyba tędy przychodziłem, więc nie powinno ich być. A tak od się pojawiły. Dobra, to jest prawda, co oni chcą. Co mają do zaoferowania i tak dalej. Stone'a i cobblestone'a. Wow, 1000 cobblestone'a. No to ładnie. Dobra. Oni tak są niedaleko mnie już. Z nimi za dużo nie miałem wspólnego, jak grałem sobie tak od sobie. Więc nie wiem, co oni tam produkują. Tylko sobie luknę właśnie. Jeszcze do nich. Dziwne, dziwne. Nie, nie chcę z tobą rozmawiać, chcę z twoją żoną. Jak oni mają... Majowie, dobra, spoko. Gold ornament. Cobblestone, maze. Stone, sun wand, dobra. Dobra, 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 dobra. Czy mogę od nich złoto dostawać, spoko, to znaczy kupować. Albo to jakoś źle się wygenerowało, albo tak tu dziwnie wygląda. Co, wpadłeś, biedaku? Dobra, i tak nie ma miejsca na twoje zwłoki. No dobra. Jeszcze wiem, że są Egipcjanie. Ciekawe, czy ich znajdę, ale wątpię. Ale coraz bardziej jest jednak te prawdopodobieństwo, że znajdę, bo już wszystkich znajduję, a chciałem tylko wybrać się do handlarza. No dobra, no to znowu mówię to samo. Widzimy się za chwilę. Może znajdę się w domu albo przy Egipcjanach. No. I już nie znalazłem żadnej cywilizacji. Jestem już przy domku. O, to może od razu pokażę, co sobie zrobiłem. Zrobiłem już farmę. Tutaj tego lnu trochę zrobiłem. A reszta tego zboża. Ile owoców?
jeszcze właśnie nasionka, to znaczy te sadzonki same się rozsiewają wokoło, czyli czasem zamiast owocu może spaść ten właśnie sadzonka. Tam się niestety nie zasaplinguje. No, co oni sobie, jak się rozwinęli, powstały coś takiego. A, tam są krowy. Okej. Nie wiem, nawet nie wiedziałem, że... Dobra. Wypadają. Teraz za chwilę się zapytam, co ona sprzedaje. Bo z tego co wiem, to flaki powstają z krowich tych. Tak, ma flaczki. Brakuje jej kuchenki. Dobra. Stąd już widać, że dużo się zmieniło. Schodki zrobiłem. A, i... O, właśnie. Zaczęli już budować z takiego fajnego drewienka. Jak się rozwijałem. No i między odcinkami, jak sobie tutaj z nimi bawiłem się, no to spać nie. Oczywiście, jak ten nagrywam, nie może spać. Nie chcę cię zatrudnić, sorry. Za dużo mnie kosztujesz. Na razie. Tutaj się wprowadzili ludzie jacyś. Ten to wygląda jak kurczę biskup. Albo Superman. Pokaż płaszczyk. Odwróć się. No, płaszczyk, Superman. Niestety nic do zaoferowania nie mają. Ona chociaż już ma kuchenkę i tak nie może mi sprzedać. Aha, okej. Czy już będzie mogła sprzedać? Bo nie, bo wcześniej, chociaż miała kuchenkę, miała ciągle, że brakuje jej kuchenki. Tu już będę mógł dostać to. Muszę trochę pozostawić. Dobra, tej nie ma, widzę. Co tutaj jest? Dobra, tutaj to nic. Dobra, to więcej tutaj takich ciekawych rzeczy nie powstało. No. Nie chcę się zatrudnić. Ty nic nie masz, ty też nic. Dobra, nie będę na nikim używał tego kryształku. Może coś ciekawego on robi. Dobra. Z tego co widzę, to nic. Wool, mają cobblestone. Coś tam wydobywałem kobla. Aha, bo zabijałem owce, spoko. Macie woola. Siema. Pytu. O, właśnie. To mi się poprzydaje. Ale na razie to ja pozostawię cały sprzęt, jaki zebrałem. Kurczę, właśnie był update ten świąteczny. Jestem ciekaw, co tam w nim było. Będę musiał się przerzucić na zwykłego Minecrafta na chwilę i zobaczyć, ile tych owoców. Kurczę, z tego wszystkiego zapomniałem przejść się po awokado. Mi się nie chce tego zbierać. Ja będę musiał.
Pomidorki zostawię, to zostawię. Arbuzik wreszcie zostawię. To. Przypalone mięsko to miałem z zabijania właśnie moim cudownym mieczem krów. Nie wiem, sól też chyba na tak do jedzenia trochę. Dobra, fish egga też. Grzybka. A, już jest komplecik. Skórę nie. Dobra. Jakieś cudowne rzeczy, których nie będę na razie używał tutaj. Pumpkiny właśnie skorzystałem, że byłem obok swojego domciu, tego pierwszego to zabrałem, aby zrobić snowmenów. A, to może od razu pierwsza lekcja, jak zrobić snowmana. To znaczy snowmana tego snow golema. Albo po prostu bałwana. Duchy gdzieś są. Snowman. No i nasz kochany bałwanek będzie atakował wszystkie stworzonka, które są dla nas wrogami. Aha, spoko, bo tutaj jest tunel. Nie, bo on się spali. No dobra, i tak, ten snowmanek chodzi sobie tam gdzieś tam randomowo i rzuca kulkami śniegu w przeciwników i za sobą zostawia ślad tego, ślad ze śniegu. Dobra, to tutaj zrobię jeszcze. Zdobyłem tego marmura? Dobra. Z marmura to będę chyba robił sobie domek w ogóle. Nie wiem, tak pomyślałem, że to by było fajnie. Oni się rozwijają, znaczy oni ja. No właśnie. Dobra. Mam jakiegoś tam kobla? O, właśnie. Kopałem przecież kobla. Kurczę, to właśnie zauważyłem, że strasznie daleko wszystkie są tu na narodowości, czy tam, jak to ich nazwać, rasy od siebie i nie wiem, jak to zrobić, aby wam pokazać każdą rasę, jak się rozwija. Słyszałem lwa. Aha, dobra. Pantera, tygrys, lew. Potem na głosy. Cześć, misiu. Nie macie drzewek. O, szkło niesiesz. Super. Przesunąć. Wkurzająca jest ta sprzedaż. Nie wiem, może jest jakiś przyciec, bym musiał to obcykać. Wow. Czyli jak wcisnę R-kę, no to cały ten. Czyli poukładają mi się rzeczy. Dobra, tamci estecy to potrzebują aż 1000 kobla, to nie wiem skąd im wytrzasnę tyle. Musieli dobrze czarować. Dobra, chyba starczy. Nie pchajcie się. 500? Super!
Wiecie co? Gdzie ona jest? Ty, duży, gdzie twoja żona? Aha, dobra, może mogę nawet u niej. Nie no, ja jej, wam tego kobla nie nastukam. A nie pokażecie mi, jak zrobić te wasze kolorowe, biało, coś tam. Murki. Plain Timber Frame. Nie wiem skąd to weźmiecie, nie ode mnie na razie. Ej, no przynosiłem ci. Nie, czy już go zniszczyłeś? Dobra, idę do twojej żony. Dobra, widzę, że nie masz dla niego miecza. Aha, górnik. Okej. Ukradłem. Niechcący. Chyba mnie nie zbiją za to. Ej, oni byli ładnie ubrani. Jak nie mieli tego cudownego domka, teraz są jak biedacy. Widać, że wydali wszystko na dom. Dla dzieci nie było ich stać już na ubranka. Jak z mieczem. To się cieszę, że masz ubranie lepsze. Jaka słodka. Dobra, idziemy stąd. Siema, masz już? Auto stock. Kurczę, poszukuję tej kaszanki. Tak wyglądały tamte dzieci, a teraz tam wyglądają strasznie. Nie krzycz. Ten też. 99 spoko, ale ja nie chcę kupować ciebie. Dobra, poszukam tylko tych dziadków. Dobra, widzę. O, są. Jeden przynajmniej. Nie chcę ci wynajmować. Dobra, czyli nie mają dla mnie tego. Dobra, no to ten odcinek bym zakończył, bo chciałbym teraz właśnie się zmieścić w 30 minutach. No i zapraszam na następny. Mam nadzieję, że ten odcinek był jakoś ciekawy i pokazałem wam te różne rasy, które występują w tym momencie. To do następnego.